Siemano, z tej strony Dim2 i witam was w trzecim odcinku z gry Wiedźmin Dziki Gon. Miałem nie kraść. Pip! Powinna się włączyć czerwona lampeczka. Okej. Okay. A, mogę wzmocnić pancerz. Jak? Serbena. Tu chyba. Tak, dobry pomysł, ale jeszcze sprawdzę, czy mogę na przykład kilka razy. Dobra, mniejsza o to. Czy mamy tu jakieś krzaczki do zerwania? Verbena. Verbena. Kolejna verbena. Ten ostrzy miecz, jak głupi. U, to tu chyba jest rzeź. Znaczy była rzeź. Szpital. Ucinają mu coś? Nie, ale wyglądało tak, jakby chcieli mu uciąć nogę albo coś innego. A tu co? Znowu to może się przydać. Jeszcze coś jest. Ok, jeszcze jedno powinno się pojawić. Dobra, mniejsza o to. Aha, czyli ulepszenia zbroja i... broń jest na określony czas. No schodź, panie Wieśwek. Nie ma czasu na zabijanie. Dobra, mój konik. Ogólnie nie. Pewnie on chce, żebyśmy poszli gdzieś, gdzie nie powinniśmy za bardzo iść. A ja bym poszedł w zupełnie inne miejsce, ze względu na to, że tutaj nie ma misji. Może tutaj do tego miejsca wreszcie pójdę, ale to jest strasznie daleko stąd. Więc pójdziemy tą szybką podróżą. Biegnij, Wiesiu, biegnij! Czekaj, to? To jest to? Pójdziemy sobie na razie tu... tu. Najbliżej. I myślę, że będzie to najlepszym rozwiązaniem. Okej. Okay. Jeszcze wiem, gdzie pójdziemy. Pójdziemy zobaczyć, czy na tablicy ogłoszeń nie ma jakichś nowych, fajnych zadań. Czyli mogę kogoś tak po prostu od siebie zdzielić. Okej, nie ma żadnych nowych misji, ale lipa. Gdzie mój konik? O, można tak na konika wchodzić, skoczyć. Fajnie. Ale zanim pójdziemy, pójdziemy tutaj... w to miejsce. Chwila, chwila. Czy na rozstaju dróg to jest tu? Nie, pójdziemy tam. W tą stronę jadę. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dobra kobieto, zaprowadzi mnie ta droga do wyzimy? Jedź, Włodka! Rusz swojego spasionego konia, człowieku. Dobra, polecimy przez pola. Jestem piekielnikiem już miokim. Gule, widzę gule. Widzicie? Dobra, kurde. Obciąłem mu głowę. Fajna sprawa. O! A, to ja już rozumiem, o co chodzi. Czyli jeśli wyczyszczę jakieś miejsce, po prostu w to miejsce przychodzą ludzie.
No, to teraz już rozumiem, o co Kaman. Ale znowu się zrobiło z wieczór. Ja nie chcę wieczora, ja lubię grać o poranku. Co my nam tutaj mamy? Jakiś sklep się pojawił? Wyczyśćmy te gule. Jeszcze co będę z tego krzyczeli. Czym ty jesteś? Wilk. Ale tu są jeszcze jakieś, widzicie? Czy też są już zabite? Co to jest? No to jest Peacemaker. Kosmita. A, króliki nam zabili. Ale fajnie, w bestiarzu pojawiają się informacje, które... Bestiarz to jest B? No, naprawdę bardzo fajna sprawa. Hybrydy, gryf. O, możemy sprawdzić sobie, co na gryfa działa. Arad. Ard, przepraszam. Olejek przeciwko hybrydom i petarda. Nie mamy nic. Skąd to bogi prowadzą? Kim jesteś? Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Czy mogę coś u ciebie kupić albo sprzedać? Okej, to jest twoje, to jest moje, tak? Czy to odwrotnie? Nie, to jest sklep. To jest sklep. Przydałoby się jakieś żarcie kupić. Ojej, jakie to drogie. 3 kupimy. Przyda się. I nie chcę nic od ciebie, facet, więcej. Dziękuję. Bywaj. Nic, tylko modlić się i błagać, by choć nas złomnie. Jak mi się syn urodzi, nazwę go. A to co jest w środku? Oj, to facet! Jak ci się syn urodzi, nazwiesz go Geralt, będzie miał przekichane. To czekajcie, może jeszcze coś zrobimy, bo powiem wam, że mamy dzisiaj... sporo czasu, mamy 23 minuty, a to jest naprawdę dużo. Mam nadzieję, że nie było przez chwilę jakiegoś cięcia czy coś, bo sprawdzałem, ile tam chodzi. Już to wszystko. Tak, tu jest zielarka. Jupi! Wiedziałem, że zielarka nam się wyświetli. Jedźmy do zielarki. Chyba jedyny minus, że pokazuje nam się główna misja, tylko odznaczona, gdzie mamy jechać. A na przykład zielarka już się nie chce pokazać, ale zielarka jest tu, na wprost. W tej chałupce. Chatce. A ja jestem zielarz doskonały. A my mamy znaleźć na gryfa jakiś tam. Myślałem, że ona może tu będzie miała jakieś, wiecie. Dobra, jednak nie ma. Cześć! O! Przeszkadzam. Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten... czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. Jak miłe sny? To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Szukam szakłaku. Dokładnie. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Mhm. Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Ta, wasze. Nie, ty...
Bawolę to wybrać. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Spostrzegawczy. Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Dlaczego nie chcecie pogadać? Taką rozmowę. Razem. Bestie z Białego Osadu. Idziemy poszukać... Idziemy teraz poszukać. Jest 29. Trochę lipna godzina, ale... Jak już jestem tutaj, to mogę trochę pozbierać sobie siłek, bo jest ich tutaj dużo na jednym obszarze. I zobaczmy, może potem się coś po prostu przyda. A jak już będziemy mieli chociaż część, to będzie naprawdę dobrze. Skurczy ziele. Jakieś podstawowe... Aha, to jest to, co płonie. Dobra, może gdzieś w okolicy. To jest w ogóle bardzo dużo znaków zapytania, tylko że ja ich kompletnie nie widzę. Tu są znaki zapytania. Tu jest szakłak. A tu? Myśliwy, czy najpierw to? Czy najpierw to? Jedziemy najpierw tam. W tą samą stronę, więc okej. Okay. Konik. Gdzie jesteś? Gdzie mój koń? Łotka? Olała mnie. Nie, tu jest. Po prostu mam w nosie swego wiedźmina i wcina trawę. Okej, okay, jedziemy tam na wprost. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w nocy zapędzać się do lasu. Miejsce mocne. Mogę z niego zaczerpnąć. Nie mogę, bo znowu jest upiór, który ma szósty poziom. Wolni, młodko. Czy jesteśmy znowu w nosie. Ale lecimy nad wodę. Ło, dobrze, że płotka wyhamowała. Dobrze, że one tutaj te koniki mają. Aż tak powiem. Ona akurat nie ma. Ze mną dobrze. Gra uwielbia karać za spadanie. Już to pokazałem wam w pierwszym odcinku. I naprawdę nie opłaca się skakać z dużej wysokości. Mam misję jakąś, widzicie? Jest tam kto? Zgubiłaś klucz, babciu? Nie! Patelnie, o Boże! Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Staje przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. No i? Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Brzozowej kory? Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie ma. I jak teraz mam żyć? Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie, i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije,
że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Dobrze, pomogę ci. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Jaki mamy znaczek? Jeden art. To jest ten chyba. Nie w babcie. Co ci babcia zły człowieku zrobiła? Chciałem tylko świeczkę podpalić, naprawdę. Chałupę z dymem puścić. Dla jednej świeczuszki. Ciało. To tłumaczy smród. Nie chcę temerskiego miecza krótkiego. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. Czym jest garota? Muszę sprawdzić co sobie. Co mówiłeś, złociutki? Nic. Pęknięty monokl. Ciekawe. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczej. Niszczenie obiektów. Niektóre obiekty można zniszczyć, oznaczając je... Tak? No wiem, ale... Czy coś tu można zniszczyć? Dobra, wezmę ten temerski miecz. Tu coś jest. Patelnia. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Cwaniaczek. Wiedział, że babka się dogotuje. Mogę podnieść te listy? Sprawdźmy, czy coś jeszcze możemy tu znaleźć. Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Ale gada ta baba. Czekaj. Misję. Bezariusz, misję, zadania. Bezjagry, zadania poboczne. Nie. Inwentory. Kurczak nie. Cegniany brat, zlecenie licha ze studni, plaster miodu. To panna ta chciała nam. To jest nadpalony list. Przecież byliśmy umówieni. Stawiłem się, ryzykując życiem i powodzeniem całej akcji, a na miejscu stał tylko wiatr popierdalający po polach. Myślałem, że milfgardzka armia jest lepiej zorganizowana, a wy nieczytelnie. Przekaż z łaski swojej panu generałowi, że ani ja, ani moi towarzysze nie jesteśmy pamiętliwi, dlatego nie przerywamy negocjacji, ale w związku z tym, że stary plan poszedł się jebać, tym razem wyznaczamy miejsce i czas następnego spotkania. Okej, czyli nic się więcej nie dowiedziałem, ale teksty... Eliksiry pod... Okej, rozumiem. Dobra. Wróćmy do naszej panny, ale tutaj coś jeszcze wydaje mi się, że może być. Tylko ciało. Tu nie będę podpalał nic więcej. Dobra, chyba tylko to ciało było. Proszę. No to twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Masz, syneczku, na drogę. Dobra. Co dostałem? Otrzymałeś. Ja pierdykam. Co
Co to takie niebieskie ładne? Wskoczyłbym do tej wody, ale wiecie co? Zrobię medytację. Albo nie, zapiszę sobie grę. I teraz sobie przemedytuję do tej trzeciej. Nic mi to nie dało, ale jest lepiej. Okej, okay, czym... Przytrzymaj cenurkuj. Okej, okay, widzicie? Powietrze. Szukamy... Bestie z białego sadu, ale weźmy sobie, zbierzemy kilka więcej. Dlaczego by nie? Co to w ogóle jest? Jak ktoś odkryje tutaj... O, ryby jednak są, proszę bardzo. Myślałem, że ryb nie ma, ale rybki jednak się pojawiły. Scen gry został zapisany, czyli gra mi się jeszcze automatycznie sama zapisała. Nie wpadłem w żadne sieci czy coś? Nie. Okej, co teraz mamy zrobić? Wypadałoby się osuszyć. Nie no, żartuję. Tu pojedziemy. Tu jest nasz drugi cel misji. I się tam udamy. X. Koniku, jak się postarasz, dostaniesz płotkę zaraz. Dobra. Nagrywa się jeszcze nie rzucamy. O nie, 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 nie mamy co się rzucać na gryfa, moi mili. Na razie chcę się dowiedzieć wszystkiego o tym gryfie. Okej, tu powinien być nasz jegomość. W chacie pewnie siedzi. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Wiedźmińskie zmysły. Okej, mamy ślady. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Nie, bardzo podobają mi się te wiedźmińskie zmysły. Okej, mamy. Czyżby on tu nie był czasem gdzieś? Tak. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Co? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? No właśnie. Pochwal się. A, już rozumiem. Wyście wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Okej. Okay. Pewnie będę musiał ci pomóc. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie, żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Dobra. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Hej, jestem wiedźminem. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy. I strasznie cię... Za późno, znów kogoś dopadnie. Okej. Psie siadło. Potrzebne mi do czegoś będzie psie siadło? Psie siadło, nie. Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. To było dawno temu.
Pokaż, gdzie znalazłeś. Pokaż, przykro pokaż. Mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? No. Czekaj, czekaj. Backspace. Wiem, drugi poziom. Hej, Haltrok, poziom. Pozwól postaci poziom spacja. Dostępne punkty. Jeden punkt. Okej, rozwój postaci. Co to jest? Trening siłowy. Obrażenia od silnych ataków są zwiększone 5% przy plus punktów. Silny atak. Defensywa. Odbijany strzał. Nie, to ja myślę, że na razie szybkie ataki. Okej. I co? Pamiętaj mi... Pamięć mięśniowa, szybkie ataki. Okej. Finito. No, niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla Gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzi. Także nawet Gryf nie z oczy. Jak stanę, to też stanie. To dobrze, bo chciałem zobaczyć... Aha, czyli każdy poziom to jest 1000 punktów doświadczenia, coś mi się tak wydaje. Zaprowadź nas do tych Nilfgaardczyków, czy jakąś tam zwią. Nie było żadnych ziół po drodze, zauważyliście? Lubię ten tryb, bardzo mi się podoba, wycisza wszystko. O, chyba tu. Dobry, tylko tu. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Będziemy uważać na siebie, dziękuję. Poradzę sobie. Poradzę sobie. To nie pierwszy Gryf, z którym mam do czynienia i nie... Oby tak było. Bywajcie. Bywajcie. Dobra, wiedźmińskie zmysły. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale Gryf im przerwał. Ziemia aż ciemna od zakrzepłej krwi. No, trochę tak. Tam daleko coś jest, jakieś psy czy coś. Biwak? Mam nadzieję, że one do mnie nie przyjdą. Ja nie chcę się bić z psami. Tu są jakieś ślady. Tu. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Gdzie te ślady mogą być? To jest jakiś most. Len. Okej. Kolejne ślady. Gdzie nas zaprowadzą te ślady? W górę. Tu kolejne ślady. Super sprawa. Jeszcze raz w górę. O, co ty robisz, panie? To jest jakaś przepaść, widzicie? O, złapałem się, super. Gdzie teraz? Wszystko jeden ślad. Gniazdo Gryfa. Czy raczej to, co z niego zostało? Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy Gryf go tu przyniósł. I długo umierał. No ale jak załatwili tak Gryfa, to jest co się dziwić. A ty? Słyszę miejsce mocy, ale mam nadzieję, że nie będzie żadnych dziwnych znowu rzeczy. Okej, spadajmy sobie tego Gryfa. To jest ten, co go zabiliśmy? Nie. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. To jest ta martwa. A drugi Gryf musi być samcem. Okej, obejrzyj rany. Pokaż. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obijanie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Jeszcze wiek. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku.
Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Okej, wiemy wszystko o gryfie. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Robiłem, co mogłem. Pora wrócić do Vesemira. No dobrze. Spalone. A mógł zrobić tylko człowiek. Chyba jajka są, co nie? Kości, krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. Ale coś jeszcze mam do zbadania tutaj w okolicy. Tu gdzieś mi się wydaje, że jest jakieś miejsce. O, jest znak zapytania, czyli to tu jest. Medalion drży. To miejsce mocy. Przytrzymaj E i zaczerpnij. Dostałem jeden punkt umiejętności. Bardzo miło. Jak mogę to wykorzystać? Postać. Dostępny punkt. Mogę jeszcze raz wykorzystać w to samo? Tak. Tylko czy ja muszę tego chyba nie używać, czy mogę na przykład w ten sposób, jak że automatycznie to używa, tego nie wiem. Okej, ale czekajcie, może tu jeszcze gdzieś jest jakieś inne miejsce mocy? Coś blisko? Tu. Nieodkryte miejsce. Pójdźmy tam. Ale sobie najpierw zapiszmy grę. Bo doszedłem tak ładnie daleko, więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zapisać grę. Pójdziemy tam i skończymy kolejny odcinek z Wieśka. Dziki gon. Gdzie nasz konik jest? Tu. Śmiesznie skrypuje czasem. Tam. Tu są jakieś domki, widzicie? Chyba do tego miejsca jedziemy. Nie, to jest obóz. Bandyta. Oj. Dwa, double kill. Zarzywiałego miecza, bo mam ograniczony ekwipunek, więc nie będę zbierał wszystkich śmieci tych takich, wiecie, zbroje i tak dalej. To niech sobie odpuszczę. Ale to, co tutaj jest, to czemu nie? Jest dużo tego. Czy coś się jeszcze gdzieś świeci? Nie. Też nie, ale jeszcze te dwa trupy trzeba przeszukać, co był double kill. Floreny. Małej pałki ja nie chcę. Małe pałki są nieładne. I obiecałem, że zapiszę grę. I tak też się stanie. Dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka z Wiedźmina. Szykuje się burza, więc wypadałoby, nie wiem co zrobić. Jest dopiero 5:55. Jak sami widzicie, pogoda jest bardzo dynamiczna. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Na razie. Pozdrawiam serdecznie, Linka.